Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Ojejku, moi drodzy, jesteśmy wreszcie w Korinis, ostatnio żeśmy dobili do brzegu. Tak, zdradzę Wam, że naszym zadaniem jest popłynąć sobie tutaj na tą wysepkę obok Korinis, ponieważ spotkamy tutaj ludzi. Uciekli oni sobie tutaj. Wyspa się troszeczkę zmieniła pod naszą nieobecność, co będziemy mogli już za niedługo zobaczyć zresztą. Odpalimy sobie standardowo lokatora, żeby nam troszeczkę tutaj pomagał. No i co? I mamy parę ludzi, mamy też parę jakichś przedmiotów. Myślę, że na spokojnie zaraz będziemy mogli się tym zająć. Myślę, że sporo dialogów nas tutaj czeka. Tu jest na przykład Farim. Chyba kojarzymy Farima, prawda? To był ten rybak, który miał problem, że ktoś mu chyba zaginął też, z tego co pamiętam. Dobra, dostaliśmy na początek też rdyścik polny. Najpierw chciałam sobie jeszcze obejść tutaj plażę, zanim zacznę z kimkolwiek rozmawiać. Są też zwykli obywatele. Jest też jakiś kuferek. Trochę złota ma w środku. Tu jest Baltram. Prastara kamienna tablica. Sporo tytoni. Tytoni? Tytoniów? Nie wiem. Baltram, może najpierw zacznijmy od Farima, no nie? W sensie pierwszą osobą był, na którą napotkałam. Na początek zacznijmy od kradzieży. Jesteś rybakiem. Chyba na to wygląda, prawda? A to ciekawe, jak na to wpadłeś. Ej, uspokój się. Nie chciałem cię urazić. No tak. W porządku. Prawdopodobnie też uciekasz, co? Nie, przybyłem tutaj na Królewskim Okręcie Wojennym. Chcemy wam pomóc. Co? Naprawdę. Tak, ale zanim tym się zajmujemy, musimy dokładnie rozpoznać tutejszą sytuację. Jasne. Najlepiej pogadaj o tym z Baltramem, który siedzi tam, koło namiotu. Ja nie nadaję się do dłuższych rozmów. Okej, czyli intuicja mi podpowiadała, żeby jednak porozmawiać z Baltramem głównie tutaj. Zobaczymy, co on nam powie na temat tego całego bałaganu. Może wie coś więcej. Popatrzycie tylko, żołnierz króla. Skąd się tu wziąłeś? Pewnie też uciekasz, co? Uciekam. Dlaczego tak sądzisz? A jakie inne opcje mogą być? Tak czy inaczej, witaj, nieznajomy. Jestem Baltram, kupiec, a raczej były kupiec z Korinis. Może przyszedłeś, aby u mnie zaopatrzyć się w prowiant? Niestety, muszę cię rozczarować. Teraz prawie nic nie mam. Wszystkie swoje towary byłem zmuszony zostawić orkom. Na dodatek wszystko za darmo. O kurczę, trudna kradzież. 76, ale ja mam tyle. Tak jest. Możemy sprawdzić jego towary zawsze. Ma beczkę wina. Czy mi będzie beczka wina potrzebna? Ja potrzebuję wina, ale z Warantu, nie? Tak mi się też wydaje. Ja wcale nie uciekam. Służę na Królewskim Okręcie Wojennym Albatros, który przypłynął z Engardu. Co ty powiesz? Z Engardu. W takim razie, co tu robisz, Korinis? Z rozkazu króla, mamy tu kilka spraw do załatwienia. Naprawdę. Przysłał was król. Nie żartujesz? Oczywiście, nie żartuję. Dlaczego miałbym opowiadać ci bajki? Po prostu twoje słowa brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe. To chyba jakiś cud. A w cuda już nie wierzę. Na razie wszystkie wieści, które do nas docierały, były bardzo złe. No cóż, wierzysz mi lub nie, ale fakt pozostaje faktem. A może myślisz, że jestem zjawą? Nie, na zjawę mi nie wyglądasz. To znaczy, przypłynęliście tu, aby przepędzić stąd orków. No, nie od razu. Przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, co tu się dzieje. Flota orków zaatakowała miasto i prawie natychmiast go przejęła. Ci mieszkańcy, których nie zabili orkowie, tak jak ja, uciekli z miasta. Dlaczego wciąż tu jesteś? Czy tu nie jest zbyt niebezpiecznie tak blisko orków? Masz rację. Jeśli orkom przyjdzie do głowy, aby tu zajrzeć, to, ach, nawet nie chcę o tym myśleć. Ale co robić?
Dopóki część mieszkańców pozostaje w mieście, nie mogę stąd odejść. Co? W mieście są jeszcze ludzie. Wzięto ich w niewolę, czy jak? W niewolę. Nie, na szczęście, nie. Niektórzy z mieszkańców zdołali schować się przed orkami w mieście. Ja zostałem tu, aby pomóc im uciec. Ale, niestety, to już niemożliwe. Gdzie ukrywają się mieszkańcy miasta? Oni ulokowali się w... Poczekaj, nie jestem pewny, czy powinienem ci to mówić. Chociaż nosisz mundur żołnierza króla, ale... Ale co? Chyba nie myślisz, że pójdę do orków i o tym wszystkim im powiem. No cóż, nie obraź się, ale nie znam ciebie. Napadli nas nie tylko orkowie. Razem z nimi byli jeszcze czarni magowie i najemnicy. O czarnych magach słyszałem. A co z najemnikami? Co z nimi? Jeśli przybyłeś z Myrtany, to musisz doskonale wiedzieć o ich istnieniu. Tam pełno najemników, służących orkom. Nędzni zdrajcy, gotowi sprzedać się każdemu za kilka sztuk złota. Możesz mi zaufać. Urodziłem się tu, w Chorinis. Nazywam się Roland i jestem synem Bospera, mistrza łucznictwa. Co? Jesteś Roland, syn starego Bospera. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? No, ponieważ nie z tego powodu tu przybyłem. Ale skoro już o tym mowa, wiesz może, co z moimi rodzicami. Mam nadzieję, że jeszcze żyją. O tym mogę cię zapewnić. Wiem, że byli w grupie tych, którzy zdołali uratować się z miasta. Niestety, nie wiem, gdzie się udali. Bardzo się zmieniłeś. Sporo lat minęło, jak nas opuściłeś. Naprawdę, nie poznałbym cię. A jednak patrzysz na mnie tak, jakbyś nie był gotów mi zaufać. Chłopcze, zrozum mnie. Nie znam cię tak dobrze. A życie innych ludzi zależy ode mnie. Co tu zrobić? Zaraz, mam pomysł. Jeśli to wszystko, co mówisz, jest prawdą, to nie będzie ci trudno zrobić pewną rzecz. No to mów. Co takiego mam zrobić, abyś w końcu mi uwierzył? Przynieś mi list od swojego dowódcy z potwierdzeniem. Nie wydaje się to takie trudne. Rzecz najważniejsza, aby na nim widniała pieczęć króla. Ale to dla ciebie nie będzie problemem, nieprawdaż? Sądzę, że nie. Dobrze, przyniosę ci list. Jeszcze coś? Nie, to mi wystarczy. Przyniesiesz list, wtedy ci wszystko powiem. Dlaczego ucieczka nie jest już możliwa? Dlatego, że orkowie zamknęli drogę ucieczki. Może już widziałeś drabinę, stojącą przy skale. To po niej uciekinierzy przedostają się w głąb wyspy. Ale o tym lepiej pogadaj z Farimem. On ci wyjaśni, na czym polega problem z orkami. Dobra, czyli jednak musimy równolegle z nimi rozmawiać. Nie traćmy więc czasu i się przenieśmy na wysepkę używając teleportera. Super, wywaliło nas akurat w idealnym miejscu. Zobaczmy, czy uda się coś załatwić. Rozmawiałem już z mieszkańcem Chorinis. Doskonale. Co udało ci się ustalić? Wraz z orkami przybyło wielu najemników, którzy pomagali im w zdobyciu Chorinis. Interesujące. To bardzo ważna informacja, którą mi przekazałeś. Potwierdza to moje obawy, że ta flota orków przybyła z Myrtany. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej o najemnikach orków. Zwłaszcza jaką dysponują siłą i kto jest ich przywódcą. Być może uda się jakoś wykorzystać te informacje do naszych celów. Niektórzy z mieszkańców Chorinis nadal ukrywają się w mieście. Naprawdę. Jak się o tym dowiedziałeś? W Zatoce Chorinis spotkałem kupca Baltrama, który mi o tym powiedział. W takim razie, ci ludzie są w wielkim niebezpieczeństwie. Musisz koniecznie znaleźć sposób, aby się z nimi skontaktować. Naprawdę sądzisz? Być może uda się ich uratować, a zarazem uzyskać od nich cenne informacje. Jasne. Problem tylko w tym, że Baltram niezbyt mi ufa, aby powiedzieć, gdzie ci ludzie się ukrywają. Moja reakcja była taka sama. Obawia się, że jestem szpiegiem orków i chce, abym mu udowodnił, że tak nie jest. Chce dostać ode mnie pisemne potwierdzenie, że jestem żołnierzem w służbie króla. To bardzo rozsądne to z jego strony. Tylko plotki. Przynieś mu takie potwierdzenie. Z przyjemnością. Lord Baldwin mi to wypisze. To nie jest konieczne, ponieważ przewidział taką sytuację i już to zrobił. Podejrzewaliśmy, że mogą ciebie spotkać podobne problemy. Oto pisemne potwierdzenie od Lorda Baldwina, w którym wyjaśnia się, kim jesteś. Ale bądź ostrożny z tym pismem. Nikomu obcemu go nie pokazuj.
Byłoby to dla nas straszne, gdyby dostał się w niepowołane ręce. Dobra, stary, czaje. Także lecimy dalej. Przydałby nam się stół alchemiczny, moi drodzy, ponieważ udało mi się jeszcze wczytać poprzedniego save'a i zabrać ze statku nasze roślinki stałe, które mieliśmy. Także mamy aktualnie 25 goblinich jagód, 19 szczawy królewskich i 12 smoczych korzeni. Także no, wypadałoby coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Najbliższy stół alchemiczny, nie mam pojęcia gdzie będzie, także trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Mam potwierdzenie dla ciebie. Mam list z potwierdzeniem. Masz, czytaj. Doskonale, teraz ci wierzę. Naprawdę jesteś wysłannikiem króla. Tak ci mówiłem. Teraz mi powiesz, gdzie w mieście ukrywają się ocaleni mieszkańcy. Oczywiście. Oni ukrywają się w kanałach Khorinis. Skoro jesteś synem Bospera i pochodzisz z Khorinis, to zapewne wiesz, jak tam się dostać. Oczywiście, że wiem. Będąc dziećmi, tam często bawiliśmy się w chowanego. Zgadza się. Teraz, kiedy to powiedziałeś, też to sobie przypomniałem. Wejście do kanałów jest zamknięte, ale to nie problem, ponieważ mam klucz. Trzymaj klucz. A list z pewnością też zechcesz wziąć z powrotem. Oczywiście. Byłoby dobrze, gdybyś mi go zwrócił. Dobra, taka rzecz. Prześpijmy się do rana, bo widzę, że robi się powoli ciemno. Nawet i do świtu możemy się kimnąć. Oni jak będą spać, to na pewno na podłodze, w sensie na piasku. I pogadajmy jeszcze sobie z Farimem, bo niby mógł mi udzielić jakiejś informacji. Baltram powiedział mi, że wasza droga ucieczki została odcięta. To prawda. Tak, ci cholerni orkowie usadowili się w latarni morskiej. A co ma latarnia morska do drogi ucieczki? A to, że te drabiny przy skale prowadzą z Khorinis do latarni morskiej. Tędy zdołaliśmy wyprowadzić wielu uciekinierów w głąb wyspy. Ale potem z miasta przyszli orkowie i zajęli latarnię morską. Jasne. Więc trzeba usunąć orków z latarni morskiej, aby droga ucieczki znów mogła działać. Jakiś ty domyślny. Tak, właśnie to trzeba zrobić. Więc wykończ orków, a my będziemy mieli jeden problem mniej. Dobra, wydaje mi się, że od razu się możemy przejść tutaj na górę faktycznie. No jak widzicie, tutaj dodali właśnie drabiny. Już widać przeciwników po drugiej stronie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tam jest kolejna drabina. Na tamtą plażę by wypadało też zejść, bo tam pewnie są jakieś rzeczy. No, widzę, że orków jest tutaj chyba całkiem spora ilość. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Mam nadzieję. Tutaj będzie? Będzie smoczy korzeń, dobra. Jak widzicie, to ci orkowie to już nie są takie przelewki jak wcześniej. Oni już stanowią większy problem. Chodź tutaj. Ej, ten gość miał nawet imię. Dobra, tam się dzieją jakieś cuda. Teleport do latarni morskiej. To się na pewno przyda. Tamten gościu pewnie zaraz mi spadnie na głowę, znając życie. A jak nie, to będę mega zdziwiona, że nie. Tam mamy też ścierwojady. Jak na razie widzę, że sobie ładnie całkiem radzę z tymi orkami. Jeden się spierdzielił na dół. Na szczęście się udało go załatwić. Ponieważ się nie spierdzielił na amen.
Dobra, zobaczmy, jak to wygląda na górze. Jest szansa, że oni pospadają mi tutaj i po prostu sami się rozwalą, ale expa wtedy stracimy, nie? Tu jest tylko jeden ork? Co jest grane? No, jak widzicie, oni już biją bardziej. No, tu już jest jazda. Trzeba będzie dać w życie, wam powiem. Duża ognista burza. Mam gdzieś te? Nie dałam sobie tego? Leczenia lekkich ran? Bez sensu. A niby dlaczego? Ciężkich. Średnich. Ja bym chciała lekkich, no właśnie. Trzeba będzie sobie dać w życie. No tutaj już orkowie to jest większy problem. Trzeba się będzie bardziej dokoksić, tylko pytanie, jak to zrobić, żeby było dobrze. To już jest inna rzecz po prostu, nie? Ale dobra, wygląda na to, że udało nam się latarnię oczyścić, a przynajmniej jej okolice. Bez większych kłopotów. Od razu sobie tutaj przejdę, żeby się pozbyć ścierwojadów. Żeby mi później nie przeszkadzały. To co, myślę, że wrócimy na dół, no nie? Tutaj jeszcze też możemy się przejść, zobaczymy, co tutaj się dzieje, może. Jest wilczek. W sumie git. Cieniostwór to nie powinien być problem, wydaje mi się. Albo i będzie, bo to są te lepsze cieniostwory. No. To są te fajniejsze cieniostworki. Ale możemy go przyspamić. Dobra, nie uderzył mnie jakoś bardzo. Tylko ja mam kryta mało, jak widzicie. Ale dobra, udało się, bez problemów. No, Korinis się rządzi swoimi prawami i to widać. Całkiem nawet mocno. Dobra, tutaj rzeczy. Jakiś tam podstawowy miecz. Nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić nad bieganiem teraz po tym miejscu, bo to z celem się mija. To tak tylko, wiecie, żebyśmy... O Boże, ale bym tam spadła, placka waluła przed chwilą. To tylko tak, żeby sobie tutaj załatwić te formalności małe. Latarnię mamy czystą. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłam. Tu jest kuferek zamknięty. Lewo, nie. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Co my tu mamy? Nic, kompletne śmieci. Tak mi się też przypomniało, że mamy do pootwierania te muszelki. W ogóle skąd ja mam tyle sakiewek, halo? Nie wiem, ale pootwieramy to od razu. Póki to pamiętam. Dobra. I teraz tak, sporo tych sreberek mam, ale zobaczcie, ile ja mam tych muszli. To aż na przyspieszeniu sobie zrobimy. Nic tu nie ma. Liczę na akwamarynę, nie? Nic tu nie ma. Bo jak nie, to trzeba będzie kupować akwamaryn. Okej, jeden wpadł. Drugi wpadł. Nie wiem, ile ich mam. 9. Chyba 10 będzie potrzebne akwamarynów, z tego co pamiętam. Także mamy na szczęście. Czy gdzieś tutaj jeszcze mogę znaleźć więcej muszelek? Możliwe. Mam dużo skór wilka. Powinnam je sprzedać. Tu są jeszcze muszle. Nic tu nie ma.
Także pootwieramy je, wrócimy poinformować o tym, że latarnia jest już czysta. I przejdziemy się do kanałów. Nic tu nie ma. Zobaczymy, Nic jak tu tam nie ma. Nam pójdzie w tych kanałach. Coś nie przeczytałam. Pisemne zaświadczenie możemy swoje własne przeczytać. Także to z takich drobnostek i to wszystko, chyba wszystko. Jak na razie. W ogóle znalazłam jakąś lepszą broń, która wymaga ode mnie bardzo dużo siły. I jest dwuręczna, więc nie będę z niej korzystać. No ale to taka ciekawostka, że mamy. Ten jeden akwamaryn, jak trzeba będzie kupić, to po prostu kupimy, bo to jest pojedyncza sztuka, więc chyba nie ma się czym przejmować. To co, do Farima najpierw, nie? Co do latarni morskiej, to pozbyłem się z niej orków. Naprawdę. Rozprawiłeś się z wszystkimi orkami. Tak. Mam tylko nadzieję, że pozostali orkowie nieprędko o tym się dowiedzą. Też mam taką nadzieję. Dałbym ci coś za twoją pomoc, ale jesteśmy uciekinierami i nie mamy czym cię nagrodzić. Nie przejmuj się tym. Najważniejsze, że droga ucieczki jest znów wolna. Dobra, to idziemy do kanałów Korinis. Zobaczymy, co tam się dzieje. Fajnie. Teraz już nam to będzie sprawnie wszystko szło, mam nadzieję. No, orków mi zaznacza, jak widać. Lepiej się w gips nie pchać. Tu mamy jakieś pierdółki. I mamy też jakiegoś człowieka. Ej, skąd się tu wziąłeś? Jak widzisz, wszedłem drzwiami. Tak, jasne. Klucz pewnie od Baltrama dostałeś, co? A tak w ogóle, to mnie zadziwiasz. Nie jesteś strażnikiem miejskim z Khorinis, inaczej bym ciebie znał. A przy tym nosisz zbroję żołnierza króla. Więc kim jesteś? Jestem Roland. Należę do załogi okrętu wojennego Albatros, który przybył tutaj z Engardu. Z Engardu. To znaczy, że stolicy jeszcze nie zdobyli. Tego nie wiem. No cóż, przynajmniej coś. A gdzie twój okręt? W bezpiecznym miejscu kilka mil stąd, żeby orkowie go nie zauważyli. Zszedłem na ląd, aby ustalić sytuację. Sytuacja jest beznadziejna, to ci powiem. Orkowie już od dawna nam zagrażają. Głównie z Górniczej Doliny. Ale tym razem zaatakowali miasto od strony morza i nawet zdołali je zdobyć. Kto mógłby sobie wyobrazić coś takiego? Dobra, najpierw dość ryzykowna kradzież. Kim jesteś? Kim jesteś? Mam na imię Alvik. Niegdyś służyłem w wojsku, tak jak ty. Trenowałem rekrutów w walce mieczem, ale potem rzuciłem to i udałem się na poszukiwanie przygód. W końcu osiadłem tu, w Khorinis. Była to chyba najgłupsza decyzja, którą kiedykolwiek podjąłem. Ale co tam? Przez pewien czas organizowałem tu walki, żeby jakoś się utrzymać. Ale z tego straż miejska nie była zbyt ucieszona. Kiedy zjawili się orkowie, to oczywiście, wziąłem udział w obronie miasta. Utrzymywaliśmy się tak długo, jak tylko mogliśmy. Ale przewaga liczebna orków była zbyt duża i ostatecznie musieliśmy się wycofać. Flota wroga składała się z co najmniej 20 statków. Och, imponująco to wyglądało. Król obecnie może tylko pomarzyć o takiej flocie. Teraz większość naszych statków spoczywają na dnie morza. Albo zostały przejęte przez orków, jak te, na których tutaj przybyli. Co, zaskoczony? Wszystkie statki, które tu przypłynęły, były okrętami królewskiej floty, z tym, że zapchane załogami orków. Muszę przyznać, że wyglądały na nieco podniszczone, ale wciąż nadającymi się do pływania po morzu. Otóż po napaści orków, większość mieszkańców rzuciła się do ucieczki przez bramy miasta. Ale niektórzy nie zdążyli tego zrobić, ponieważ orkowie zajęli pozycję przy wrotach. Na szczęście natrafiliśmy na Hannę, która powiedziała nam, że z jej hotelu jest tajne przejście do kanałów. I tak tu wszyscy trafiliśmy. Aby orkowie nas nie znaleźli, zabarykadowaliśmy wyjście. Na razie jesteśmy tutaj bezpieczni. Pytanie w tym, na jak długo? A przy okazji, pogadaj z pozostałymi. Sądzę, że mogą ci wiele powiedzieć. Przyszedłem tutaj, aby pomóc wam się wydostać. Naprawdę. A co z latarnią morską? Orków tam już nie ma, więc możecie się stąd wydostać. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Zasługujesz na podziękowania od nas wszystkich.
Gdyby to było takie proste. Co jeszcze przeszkadza wam w wydostaniu się stąd? Nie mam czasu. Zanim uciekniemy stąd, musisz porozmawiać z Glittą. A niby dlaczego? Ach, takie babskie grymaszenie. Ona twierdzi, że ma hydrofobię. Nie wiem, co to dokładnie jest, zrozumiałem tylko, że boi się wody. Nie chce z nami iść starym szlakiem do latarni morskiej. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. No oczywiście, jak zwykle to z tą Glittą są jakieś problemy, prawda? No przecież. No dobra, tu są jakieś fajowe rzeczy, przynajmniej jest ich sporo. Ale odpalimy sobie pochodnie, żebyście cokolwiek widzieli na tym YouTubie. Sprawdzimy, co tutaj można znaleźć, bo na pewno można coś tutaj odkryć. Co to jest? Ekstrakt many, dobrze. Parę miksturek na pewno się przyda. Tutaj też kuferek, oczywiście obgrabiony przez Beziego, bo jakby inaczej jest posąg Beliara. Nie wiem, w czym ma mi to pomóc. Podejrzewam, że w niczym, ale jest. Tutaj też jakieś stare bronie. Tutaj coś można znaleźć? Nie. Ciągle to samo. Dobra, tutaj też nic nie ma. Zaraz mam nadzieję, że spotkamy więcej ludzi. Już nawet jakiś widziałam. Okej, tutaj się da wejść na szczęście. Tu jest Jora. I Zuriś sobie śpi. To co, myślę, że możemy sobie z nimi pogadać, nie? Co u ciebie? A co ci do tego? Nie wtykaj nosa w cudze sprawy. Właściwie, to chciałem się dowiedzieć, czy mogę z tobą pohandlować. Czy to żart? Myślisz, że miałem czas pakować toboły, kiedy orkowie zaatakowali miasto? Nie mam pojęcia. A był? Oczywiście, że nie. A teraz zostaw mnie w spokoju. No patrzcie, jak się odpłacają, to jest niemożliwe. Zuriś, siema. Łatwo będzie ukraść mu sakiewkę, co to znaczy? To oznacza, że faktycznie będzie łatwo. Witam. Jesteś kupcem, prawda? Witaj. Nazywam się Zuriś i handluję miksturami. Pokaż mi swoje towary. Okej, ma eliksir siły. Biorę go od razu z buta. Ma deszcz ognia, zabieram. To się nam przyda na pewno. Bryła lodu, nie wiem, czy się przyda. Lodowa fala nam może uratować dupsko. Boska moc gwiazd to akurat nie chcę. Demon, nie wiem, ale grom też jest podobno spoko i w sumie demona też możemy zabrać. To taka, od razu zakupki. Eliksir siły sobie od razu wypijemy. Super. W sumie do many też bym mogła nawet sobie kupić eliksir, ale to już dobra. To tam mana mało ważne w sumie. Jak dla nas. Kogo my tutaj mamy dalej? Bus. Nie wiem, kim jesteś. Witaj. O co chodzi? Chciałbym się dowiedzieć, jak ci się żyje w kanałach. No, będę szczery. Choć tu nudno, ale przynajmniej nie muszę pracować. Jeśli masz piwo, to byłoby wspaniale. Oto twoje piwo. Och, ten smak. Dzięki. Jesteś moim bohaterem. Masz szczęście, że orkowie jeszcze cię nie odkryli. Tak mówisz, ale gdybym nie upadł podczas próby ucieczki, mógłbym wyjść za bramy miasta. Lord Andre, zastępca Lorda Hagena i gubernator Larius byli tylko kilka metrów przede mną. I zrobili to na czas. Lord Andre i gubernator Larius. Czy wiesz może, dokąd chcieli uciec? Cóż, usłyszałem kilka słów ostrzegających przed zagrożeniem, które Andre powiedział do Lariusa. Jakiego rodzaju zagrożenia? Niech pomyślę. Nie, nie pamiętam. Muszę najpierw spokojnie o tym pomyśleć. Ale to może zająć trochę czasu. Tak długo, jak tu jestem, a orkowie mogą się pojawić w dowolnym momencie, nie mogę jasno myśleć. Porozmawiajmy o tym później. Najlepiej, kiedy wszyscy się stąd wydostaną. Dobra, ty przynajmniej mówisz coś ze sensem. Coś się tutaj dzieje w tym pomieszczeniu? Kompletnie nic. Okej. Kolejna osoba, Meldor. Tamten już widzę, że będzie chciał ze mną gadać zaraz. Czego ci trzeba? Tylko się rozglądam. A czego konkretnie szukasz?
Szukam tu na wyspie mojego ojca Bospera. Ale wcześniej pomogę wam się stąd wydostać. Siedzę tu już od dłuższego czasu i czekam na odpowiedni moment. Nadal pamiętam czasy, w których można było tu przebywać bez ryzyka utraty życia. Dobra, dość prosta kradzież na początek. Nie wiesz przypadkiem, gdzie mógłbym kupić ziele? Nie mam pojęcia. Okej, nie wiem, dlaczego nasz bohater się w ogóle o takie coś zapytał, ale nie mnie to oceniać. Tu jest Fernando i Coragon. Nie wiem, czy oni się obrażą, że będę sobie to przeszukiwać. Prawo, nie. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, 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 lewo. Lewo, prawo, 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 lewo. Lewo. Strzały, bełty i złoto. Nie przejmujcie się mną, chłopaki. Ja sobie tutaj tylko popatrzę. Prawo, nie, lewo. Lewo, lewo. Lewo, 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 prawo. Srebrny puchar i aż 100 sztuk złota. To całkiem dobry wynik. Prawo, 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 lewo. Prawo, 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 lewo, lewo. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Dobra. 50 sztuk złota. Cześć, Fernando. Witam. Czy przypadkiem nie jesteś zamożnym kupcem, Fernando? Już nie. I zanim się dowiesz całej prawdy od kogoś innego, lepiej sam ci wszystko opowiem. Sprzedawałem broń bandytom. Ale potem pojawił się jakiś nieznajomy, który zdołał mnie zdemaskować. Trafiłem do więzienia, a całe moje mienie zostało konfiskowane. Ale w czasie ataku orków na Khorinis, dozorca więzienny Boltan zlitował się i wypuścił mnie z celi. Chwała Innosowi. Inaczej orkowie zabiłby mnie. Ale co teraz robić, nadal nie mam pojęcia. Jak teraz będziesz zarabiał na życie? Tego nie wiem. Ale w przyszłości nie mam zamiaru leźć w jakieś ciemne interesy. To moje twarde postanowienie. Spoko, to ci bardzo gratuluję nawrócenia się. A jak tam Coragon się ma? Dość prosta kradzież na początek, oczywiście darmowy exp, te sprawy. Jak idzie interes? To jakiś żart. Dopóki tu sterczę, nic się nie dzieje. Mam tylko nadzieję, że orkowie nie spalili mojej gospody. No, ja też mam taką nadzieję, stary. No i tu jakaś osoba, z którą trzeba pogadać. Hej, ty. Wyglądasz mi jakoś znajomo. Spotkaliśmy się już kiedyś. Hej, Matteo, czy to ty? Co ty tu robisz? To przecież ja, Roland. Roland. Co cię tu przywiodło? Czekaj. Twoja zbroja. Zostałeś strażnikiem. Kto by pomyślał, że twoje dziecięce marzenia się spełnią? Właściwie to jeszcze się nie spełniły. Nie jestem paladynem. Ale tak się złożyło, że teraz służę w królewskiej flocie. Strażnik, paladyn, marynarz, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że udało ci się dostać do królewskiej armii. Powiedz mi, czy nie jesteś tu przypadkiem z powodu orków? Jeśli tak, obawiam się, że nie macie żadnych szans. Zobacz tylko, co stało się z miastem. Nie martw się, jestem tutaj, aby załatwić kilka ważnych spraw. Nie zamierzam prowadzić wojny. Szukam też swoich rodziców. Twoi rodzice byli z nami w kanałach, ale udało im się uciec, zanim orkowie zajęli latarnię morską. Cóż, życzę ci powodzenia w twoich sprawach i co najważniejsze, postaraj się nie zginąć. No dobra, będzie trudna, co to znaczy? 80. No powinno się udać. Uf, udało się, bo wiecie, że się czasami tych progów boję. Skąd się tu wziąłeś? Z Królewskiego Okrętu Wojennego. Nazywam się Roland. A ty kim jesteś? Mam na imię Hanna. Kiedy orkowie zaatakowali miasto, zaoferowałam wszystkim schronienie w mojej piwnicy. A teraz tutaj utknęliśmy. Ale na szczęście można stąd popłynąć do kupca Baltrama, który na nas czeka. Poczekaj, dlaczego ci to wszystko mówię? Nawet cię nie znam. Możesz być jednym z tych nikczemnych orkowych najemników, który po prostu nałożył na siebie zbroję strażnika miejskiego. Nie podchodź do mnie, nieznajomy. Uspokój się. Bosper to mój ojciec. Poza tym przypłynąłem tutaj od Baltrama. Zabiorę was stąd. Chyba jestem ślepa. Syn Bospera. Oczywiście, że teraz cię poznaję. Ale powiedz mi, czy droga ucieczki znów jest bezpieczna? Tak, jest bezpieczna, a ja przyszedłem was stąd wyciągnąć.
ale wcześniej muszę poradzić sobie z Grittą. Ach, najwyraźniej ta wiecznie płacząca wdowa spędzi resztę swoich dni w kanałach. Chyba że w końcu zrozumie, że nie ma innej drogi do latarni morskiej, niż wspinaczka po skałach. Zobaczymy, co uda mi się zdziałać. To beznadziejny przypadek. Uwierz mi. Tylko się tu rozglądam. Chyba nie zamierzasz czegoś tu ukraść. Jeśli ja nie wezmę, to wezmą orkowie. Co wolisz? A, masz rację. Wiesz, co ci będzie potrzebne. Chryste, co? W sensie, najpierw mnie opierdzieliła, żebym nic nie kradła, a później mi powiedziała, że mogę sobie w sumie wziąć, bo... Okej, nie nadążam chyba. Mamy jeszcze Konstantino, mamy kuferek i mamy Grittę do pogadania. Zobaczmy. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. O, lewo, prawo. Co jest lewo, prawo, lewo, lewo, prawo? Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurde, te skrzynki. Duża kula ognia, leczenie lekkich, dwie kule ognia i stówka. Sporo złota mi dają. Ja mam jeszcze też dużo na sprzedaż. Pozdrawiam cię, mistrzu Konstantino. Witaj, Rolandzie. Nie widzieliśmy się tyle lat. Co u ciebie? Dziękuję. Ogólnie rzecz biorąc, nie najgorzej. Przybywasz z Eteha Anosu. Tylko nie mów, że orkowie przejęli także tę wyspę. Na szczęście, nie. Opuściłem Eteha Anos z innych przyczyn. Najważniejsze, że tu jesteś. Na Khorinis może się przydać każdy człowiek. Dobra, dość ryzykowna. Pięknie. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Serafis masz? Goblinie jagody, dawaj to. Co my mamy dalej? Ma 7 szczawi królewskich. Dawaj wszystkie. Pas odporności na ogień, przepis na pełnię życia i many, boska moc. Okej, to widzę, że nasze pole roślin jest teraz dosłownie na zajebistym poziomie. Mamy ich tyle, co goblinich jagód. Spoko. No i Grita nam została. Hej, ty. To będzie trudne, coś czuję, żeby ją przekonać, żeby poszła. Ty jesteś Grita. Tak, nazywam się Grita. Skąd znasz moje imię, nieznajomy? Choć nosisz zbroję strażnika, nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Nazywam się Roland. Przybyłem tu na okręcie Albatros, płynącym z Engardu. Mam tu kilka spraw do załatwienia. Czego strażnik ze stolicy chce ode mnie? Cóż, nie pochodzę ze stolicy. Stamtąd jest tylko reszta załogi statku. Więc skąd pochodzisz? Z Khorinis. Nie rozumiem cię. Powiedziałeś, że przypłynąłeś z Engardu. Nie do końca. Powiedziałem, że reszta załogi okrętu przypłynęła z Engardu. Ja sam pochodzę z Khorinis. Moim ojcem jest Bosper, mistrz łuczarstwa. Ale wcale nie wyglądasz na łuczarza. Przypominasz bardziej strażnika. Powiedz, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mój ojciec wyrabia łuki. Ja jestem królewskim marynarzem. Jakieś bzdury opowiadasz. Teraz jesteś marynarzem. A jednocześnie jesteś też strażnikiem. Nie. To znaczy tak, ale... Och, przestań już. Całkiem już mi zamieszałeś w głowie. Zresztą, w ogóle mnie to nie interesuje. Przysyła mnie Alrik. Droga ucieczki jest wolna. Jednak dowiedziałem się od niego, że masz problemy z drogą do latarni morskiej. To prawda. Tak, dobrze zrozumiałeś. I nie mogę nic z tym zrobić. Mam hydrofobię. Staram się nawet nie zbliżać do morza, nie mówiąc już o pływaniu. I nawet gdybym jakoś dotarła na brzeg, do Baltrama, nigdy w życiu nie weszłabym na tę rozchwianą, starą drabinę. To po prostu samobójstwo. Wciąż pamiętam, jak będąc jeszcze dzieckiem widziałam, gdy ktoś spadł z klifu. Więc nie mam ochoty stracić życia tak jak ten biedaczyna. Ale właśnie wyciąłem wszystkich orków w latarni morskiej, co daje ci najlepszą szansę na ucieczkę. Jeśli orkowie dowiedzą się, że ich patrol został wyrżnięty, możesz zapomnieć o wydostaniu się stąd. Wierz mi, to nie jest jakiś kaprys z mojej strony. Wystarczy, że zbliżę się do morza, a ogarnie mnie atak paniki. Dobrze, porozmawiam jeszcze raz z Alrikiem na ten temat, chociaż nie chcę cię tu zostawiać. A no jak widzicie, Grittka jak zwykle robi sobie problemy i wszystkim innym wokoło, bo przecież może, no nie? Jakby
To jest Grita, ona ma prawo robić takie cuda. Na kiju. No niedobrze, stary. Rozmawiałem z Gritą. I powiedziała ci, że nigdzie nie pójdzie, co? Niestety tak. Zastanawiam się, co powinniśmy teraz z nią zrobić. Co mam ci powiedzieć? Czas ucieka. Proponuję, abyś wyprowadził nas stąd wszystkich, a dopiero potem zajął się Grittą. Byłoby głupotą nie wykorzystać powstałej okazji i ryzykować życie reszty ludzi z powodu jednej kobiety. Masz rację, będzie lepiej, jeśli zaprowadzę was do Baltrama. A co do Gritty, to później coś wymyślę. Dobrze. Zostanę tu, dopóki wszyscy nie wyjdą na zewnątrz. Dobra, to teraz pytanie, czy oni idą sobie? Nie wiem, chyba że muszę powiedzieć to Gritcie w sumie, jak to wygląda? Do latarni prowadzi jeszcze jedna droga. Tak. A co to za droga? Uciekniemy przez bramę miasta. Zwariowałeś. Tam jest pełno orków. Aha. Trzeba będzie szybko biegać. Zapomnij o tym. Jeszcze nie zwariowałam i nie zamierzam stracić życia. Jak chcesz. Więc po prostu cię tu zostawię. I będziesz tu siedzieć, dopóki nie umrzesz z głodu. Chyba że orkowie dotrą do ciebie wcześniej. Chcesz mnie tu zostawić samą? Ty tak poważnie. Jeszcze jak. Więc co wybierasz? Wygląda na to, że muszę ci zaufać. Tak właśnie jest. Ale ostrzegam cię, jeśli złapią mnie orkowie, wydrapię ci oczy. Rozumiesz? Atchm. Tak, tak. Rozumiem. Dam ci znać, kiedy przyjdzie czas na ucieczkę. Dobrze. Dobra. Czyli co, znowu do Alrika, czy jak? Czy, a przepraszam, mogę coś do Mateo powiedzieć? Witam. Nie do końca wiem, z kim pogadać, także uznajmy, że jeszcze raz idziemy do Alrika, zobaczymy, co on powie. Zastanawiam się, czy Gritę wyprowadzać, czy ją zostawić. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Pobiegnę z Gritą przez bramę. Ryzykowny pomysł. Naprawdę chcesz to zrobić? Nie mam innego wyjścia, jeśli chcę stąd wydostać Grittę. A co z nami? Zaprowadzisz nas do Baltrama. A może już się rozmyśliłeś? Tak. Nie jestem pewny, czy zostawienie tu Gritty samej jest dobrym pomysłem. To zbyt ryzykowne. Masz rację. Jeszcze spanikuje i Beliar wie, co na wyprawia. Więc jaki jest twój nowy plan? No cóż, droga do Baltrama jest w miarę bezpieczna. Przynajmniej na razie. Dlatego proponuję, abyś ty zaprowadził wszystkich do niego. Potem z Baltramem i Farimem udacie się do latarni morskiej, gdzie wraz z Grittą dołączę do was, jeśli wszystko pójdzie gładko. Więc zróbmy tak, jak powiedziałeś. Zdaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie. Daj znać, kiedy mamy wyruszyć. Sam tak mówię. Nadszedł czas. Wyruszajcie. Dobrze. Zobaczymy się w latarni morskiej. Powodzenia. A gdzie ty idziesz? Przecież ty miałeś iść w drugą stronę, mordo. To ja idę tam. Dobra, wszyscy już chyba poszli. Z Grittą wyruszymy sobie w nocy, bo będzie mniej orków wszędzie. Chodźmy, no nie idziemy teraz, pójdziemy o północy. Najlepiej. Słyszałam, jak ktoś broń wyciągnął i bardzo mi się to nie podobało. Gritta, wstawaj. Wchodźmy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. No ja też, bo już słyszę orków, którzy się gdzieś striggerowali. Cholera wie na kogo i gdzie i po co. Powinno nam się z nią udać, wydostać stąd. Czego u diabła? Boję się tylko, że powinna... A gdzie jest Gritta? Nie mam pojęcia. I gdzie ona polazła znowu? Ej, dziołcha! Halo!
chodź tu. Masakra z tą dziewczyną. Dobra. Jesteśmy w stanie stąd na spokojnie wyjść. Tylko ona się kurna gubi tutaj w tym korytarzu. Co ty robisz? Hej, no. Znowu mam iść tyłem. Kolejny walony NPC, który nie potrafi chodzić. Chodź tu. No kurwa, nie wierzę. Uspokoisz się? Masakra. No, idziesz. Chodź tu, bo nie mamy całego dnia. A to nie będzie najprostsze zadanie do wykonania. No Jezu, Gritta, kurde, no. Już żeś stąd wylazła. Jezu, ja zaraz szału dostanę. Będę szła kurwa tyłem. Masakra. Błagam cię, tylko nie rób głupot. Co się dzieje? Czego u diabła chcesz? Dobra, bo stąd trzeba teraz ładnie wyjść. Tak. No właśnie, ci orkowie, oni są przeryci. Na szczęście Gritta mu... Tylko jak on ją pierdzielnie ją. Kurdele, no. Dobra, na szczęście dało się ją ożywić, więc już mamy ten plusik. Tylko bądź co bądź, musimy się jeszcze pozbyć orków tutaj, w tym miejscu. Serio? Chodź. Tak, bo ja jeszcze dwóch potrzebuję na mordzie, nie? Ej, no tak dostałam od tego orka. O, no i tak, potykaj się o własne nogi, kretynie. Dobra, zaś trzeba będzie ją ożywić. No ale wyleźliśmy. Dobra. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Szał idzie dostać z tą Grittą. Jedna bestia mniej. Szał jak nie wiem. Dobra, odpalmy pochodnie, bo wierzcie mi, że teraz to ja też nic nie widzę. Mam jeszcze pojedynczych przeciwników tam na dole. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Ale to są tylko szczury akurat, więc... Jedna bestia. Gritta, nie wyprowadzaj mnie z równowagi w ogóle, bo... Znaczy już mnie wyprowadziłaś, bo przez nią żeśmy też prawie zginęli w ogóle. Zacznijmy od tego. Trzeba będzie dać w HP. Punkty.
Dobra, dotarliśmy na szczęście na miejsce. Siema. O, jesteś wreszcie. Więc udało ci się uciec od orków. Jak widzisz, wszystko w porządku. Tak. Wszyscy dotarli bez problemu. I za to jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Nigdy ci tego nie zapomnimy. Jak widzisz, udało mi się uratować Grittę. Och, to był bardzo ryzykowny pomysł, biec przez miasto pełne orków. Ale dobrze, że wszystko się udało. Ach tak, nieomal bym zapomniał. Baltram chce z tobą porozmawiać. Powiedział, że to bardzo ważne. Więc zajrzyj do niego. Znajdziesz go za latarnią morską. Dobra, to jeszcze chodźmy do niego. Od razu pogadać. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Widzę, że wszystko się udało. Tak, i to dzięki twojej pomocy. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować. Gdyby nie ty, na pewno byśmy wpadli w łapy orków. Co będziecie teraz robić? Na razie tu zostaniemy. Niby tu dość bezpiecznie. Nie byłbym tego taki pewien. Orkowie z pewnością mieli powody, aby zająć latarnię morską. Tak czy inaczej, spodziewajcie się, że oni wyślą tutaj swój patrol. Nie obawiaj się. Będziemy mieć się na baczności. Jeśli pojawią się tutaj orkowie, schowamy się przed nimi w lesie. O, nieomal bym zapomniał. Zebraliśmy dla ciebie trochę złota. Mam nadzieję, że przyda ci się w twoich misjach. Dobra, dzięki stary. No to co, idziemy w takim razie spać do rana. Ty nic nie powiesz, niewdzięcznico? Nie, no oczywiście, że nie. Na co ja liczę jakby, nie? Po prostu. Dobra, moi drodzy, mamy świt. Mamy kolejny piękny dzień w Gotiku. Myślę, że to będzie czas, kiedy zakończymy sobie ten odcinek przy latarni morskiej. W kolejnym odcinku udamy się... W ogóle zacznijmy od tego, czy dziennik mi coś mówi. Powinien zapytać go jeszcze raz, kiedy przyprowadzę go. Buz mi powiedział. No, buz gdzieś tutaj jest. To myślę, że jeszcze na koniec odcinka moglibyśmy zagadać o to. Jego. Tu jest jeszcze Brahim w ogóle. Nazywam się Brahim. Stoję tu na straży na wypadek pojawienia się orków. A tak w ogóle jestem kartografem. A ponieważ orkowie zajęli Khorinis, może zechcesz skorzystać z mapy miasta. Kto wie. Być może któregoś dnia będzie ci bardzo przydatna. Prócz tego, nie kosztuje zbyt wiele. Okej, wydaje mi się, że Brahim był akurat tam faktycznie przy wejściu, a ja tam nie szłam. Mapy terenów Khorinis, Morze Meltańskie, mapa górniczej, świętych kapliczek, bardzo stara mapa. Jak wygląda sytuacja? Na razie jest spokojnie. Moim zdaniem, nawet zbyt spokojnie. Dobra, to pogadajmy jeszcze z Buzem, który jest tutaj. Pamiętasz, co Lord Andre powiedział Lariusowi? Tak, przypomniałem sobie. Lord Andre powiedział Lariusowi, że chcą dotrzeć do starej wieży, która znajduje się w pobliżu farmy Onara. Czyli tam są. Wielkie dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. W końcu wyciągnąłeś mnie z kanału. Byłem ci to winien. Ale teraz jesteśmy kwita. Dobra, o to mi właśnie chodziło, o tą informację. Dzięki temu wiemy, że należałoby się udać na farmę Onara. No i tam właśnie się będziemy udawać, moi drodzy. Przed nami daleka podróż, jeżeli mam być szczera, na farmę. Także musimy się przejść, no, całkiem spory kawalątek, prawda? Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie sprawnie. Ja Wam już dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym. Miejmy nadzieję, że uda nam się dotrzeć na miejsce. Cześć!